Cześć, ja nazywam się Piotr Hudzik i na początku dziękuję Ci za wybór mojego kursu poświęconemu bardziej zaawansowanym technikom języka Python. Jak zapewne wiesz, Python z każdym rokiem zyskuje na popularności. Głównie dlatego, że język ten jest prostszy w nauce niż taka Java czy C Sharp oraz jest bardzo wszechstronny. Wykorzystywany jest on przez analityków danych, przez programistów, którzy zajmują się sztuczną inteligencją czy uczeniem maszynowym, jak również programistów stron www. Nawet ja w swojej pracy jako data inżynier głównie korzystam właśnie z tego języka. Dlatego warto wiedzieć trochę więcej niż jedynie podstawy. Dlatego w ramach tego kursu opowiem o funkcjach i argumentach. Zapoznam Ciebie z Packing Arguments, czyli z argumentami wykorzystującymi operator gwiazdka oraz gwiazdka gwiazdka, oraz pokażę Ci, czym jest funkcja wyższego rzędu oraz funkcja lambda. Następnie przejdziemy do dekoratorów. Będziesz po tym kursie wiedział lub wiedziała, na czym polega dekorator i w jaki sposób się go konstruuje. Następnie omówimy programowanie obiektowe. Zakładam, że znasz już podstawy OOP, czyli właśnie programowania obiektowego. Natomiast w ramach tego rozdziału pokażę Ci, czym są metody klasowe, metody statyczne oraz dodatkowe magic function, takie jak rep czy call. Oczywiście nie zabrakło też tematu bezpieczeństwa, więc pokażę Ci, jak stworzyć prywatny atrybut oraz getter i setter do tego atrybutu. Następnie przejdziemy do tematu menadżera kontekstu. Pokażę Ci, czym jest menadżer kontekstu oraz dlaczego warto go korzystać zamiast z klasycznego, przykładowo, otwierania pliku. Dodatkowo utworzymy własną klasę dla tego menadżera. Kolejne rozdziały są poświęcone głównie narzędziom wykorzystywanym podczas tworzenia aplikacji w języku Python. Pokażę Ci narzędzie PIP, niezbędne do instalowania pakietów oraz modułów, które nie znajdują się domyślnie w Pythonie, jak i opowiem Ci o wirtualnym środowisku i dlaczego warto z niego korzystać. Następnie pokażę Ci narzędzie PyEnv, jedno z najbardziej ciekawych narzędzi dla Python deweloperów. Jest minus tego narzędzia. Otóż aktualnie działa w 100% na systemie operacyjnym typu Linux oraz na macOS. Dlatego w ramach tego kursu wykorzystuję system Linux, a dokładnie dystrybucję Ubuntu. Gorąco zachęcam Ciebie również do korzystania z Linuxa. Pamiętaj, że możemy utworzyć maszynę wirtualną, na której zainstalujemy Linuxa i na niej pracować. Nie powinniśmy mieć większych różnic w ramach tego kursu pomiędzy pracy na maszynie wirtualnej, a bezpośrednio na maszynie fizycznej. Ostatni moduł czy rozdział jest poświęcony testowaniu. Natomiast zaznaczam już tutaj, że to są tylko podstawy testowania i dlaczego warto pisać testy. Dodatkowo zapoznam Ciebie z potężnym narzędziem o nazwie PyTest. Nie zostaje mi nic innego, jak trzymać kciuki za Ciebie, życzyć powodzenia i mam nadzieję, że będziesz świetnie się bawił lub bawiła podczas zdobywania nowej wiedzy za pomocą mojego kursu. Słyszymy się zatem na pierwszej lekcji. Cześć!